trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Zakliczyna odbyło się wręczenie tytułu honorowego obywatela gminy Zakliczyn, którym został profesor doktor habilitowany Stanisław Konturek. Jestem jednym z ostatnich żyjących gulonów starszego wieku. Nie wiem, czy pan wie, co są gulony. Gulony to byli mieszkańcy Zakliczyna. Mieli specjalne prawa i każdy miał działkę pod dom i mógł czym się zająć. Zwykle rzemiosłem. Mój ojciec był szewcem. Mama była, pracowała na roli i mieliśmy takie gospodarstwo 4-hektarowe koło Dunajca tam położone. W związku z tym podlegaliśmy, wtedy kiedy ja się starałem o wejście na uniwersytet, podlegaliśmy już klasyfikacji, że jesteśmy kułakami. A ojciec, że był rzemieślnikiem i najmował ludzi do pracy, to wyzyskiwacz. A jeszcze chodziłem w Tarnowie potem do gimnazjum i do bursy świętego Józefa i tam służyłem często do mszy świętej. To jak mnie przyjmowano na studia, to mi to wszystko wymówiono i powiedziano, że jestem synem drobnomieszczanina, wyzyskiwacza kleryku. To było najgorsze. I miałem trudności z dostaniem się na studia, ale miałem taki dyplom przodownika nauki i pracy społecznej, który wtedy w czasach 40. zaraz po wojnie, pozwalał na wstęp na każdą uczelnię bez egzaminu wstępnego. I oczywiście powiedziano mi, to dyplom może pan sobie schować, ale my wiemy, co pan jest za ptaszek, co pan chciał iść na medycynę, bo wtedy się starałem na medycynę i wobec tego nic z tych pańskich starań. Może pan ten dyplom sobie zabrać, prawda? Ja mówię, dobrze, to ja pojadę jutro do Ministerstwa Zdrowia i zapytam się, jak wy traktujecie ludzi, w tym wypadku chłopców, którzy pochodzą ze wsi. Ja mówiłem, że to była wtedy wieś, bo to była po wojnie, więc nie było miasta. I zobaczymy, co Ministerstwo Zdrowia na to odpowie. A to niech się pan wstrzyma do jutra. Na następny dzień przyszedłem pod uczelnię i na tablicy ogłoszeń jest Konturek Stanisław, syn taki i taki, prawda, zostaje przyjęty bez egzaminu wstępnego i dostaje stypendium. Mają za mało roli. I w ten sposób wszedłem na uczelnię bez większych kłopotów. No i tam na tej uczelni zacząłem działać. Zostałem najprzód asystentem. Już na trzecim roku można było być asystentem. Uczyć studentów. Ja uczyłem akurat medycyny, znaczy fizjologii, to jest taki dział podstawowy medycyny. To uczyłem tego przedmiotu i jednocześnie wykładałem, tak, jako asystent wykładałem. Skończyłem studia po czasie, dyplomem z odznaczeniem. I wtedy napisałem parę prac w języku angielskim i zostałem zaproszony do Stanów Zjednoczonych na tak zwany postdoctoral fellowship, czyli na studia podyplomowe, doktorskie, podoktorskie. No więc pracowałem w Los Angeles i tam się dopracowałem kilku prac. I jak wróciłem, zostałem docentem tutaj, kierownikiem zakładu, a następnie katedry, potem prodziekanem, dziekanem, rektorem, prorektorem. Wszystkie szczeble po kolei, tak do dzisiejszego dnia. Profesor Konturek to wybitny fizjolog i gastroenterolog, emerytowany profesor Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doktorem honoris causa 4 polskich uczelni medycznych: Akademii Medycznej w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
tych czasach, kiedy ja studiowałem, to była bieda aż piszczało, prawda. Wiem, że jak chodziłem do Tarnowa, do gimnazjum, to tam się płaciło wiktuałami, prawda. Trzeba dawać mleko, jaja, masło, sery i tak dalej, żeby tam zamieszkać w tym seminarium. Akurat gimnazjum było wolne, nie płaciło się za gimnazjum, ale trudno się było tak utrzymać, ja nie miałem żadnych środków finansowych i potem przyszedł do mnie taki profesor Rasak, który niedawno zmarł zresztą w Tarnowie i mówi, ty chłopcze, skąd ty jesteś? Ja mówię, no jestem z Zakliczyna. A to mieliście bidę w domu. No mówię, nic podobnego. Zakliczyn to miasto, miasteczko. Wtedy mu tak powiedziałem. Mówi, co ty opowiadasz? To bida z nędzą. Ja mówię, nic podobnego. Nam nigdy nie brakowało chleba. A mnie się wydaje, że ty jesteś za bardzo ufasz temu Zakliczynowi. Ale ja znam chłopców takich jak ty i cię postaram o stypendium. I w gimnazjum, pierwszym gimnazjum liceum imienia Brodzińskiego, dostałem od drugiego roku stypendium do końca studiów i oczywiście stypendium też dostałem, jak dostał się na Wydział Medyczny. Także właściwie niczego mi nie brakowało, poza tym dawałem lekcje studentom młodszym i słabszym. Oni też płacili, też by był sposób zarabiania pieniędzy, prawda? Bo nauka szła mi bardzo łatwo, więc do mnie się garnęli, że się szybko czegoś tam nauczą. No więc ja widzę, że ten Zakliczyn to jest zupełnie inne miasto. Nawet trudno mi sobie wyobrazić. Jestem bardzo z niego dumny. No a szczególnie, że mam dostać ten tytuł honorowy, prawda. Cieszę się bardzo z tego i jestem zobowiązany bardzo władzom miasta, burmistrzowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej, wszystkim radnym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że ten tytuł bardzo zaszczytny otrzymałem.